jeżdżę po kraju na spotkania w poszczególnych okręgach wyborczych, na konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Każda z nich ma jakąś swoją specyfikę. Podczas każdego z takich spotkań mówię o nieco innych sprawach. Sądzę, że akurat tutaj, w tym województwie, dobrze jest powiedzieć kilka słów o sprawach bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa naszego państwa, bezpieczeństwa w różnych wymiarach, ale także i w tym wymiarze militarnym. Ta sprawa na tym terenie, gdzie mamy granicę z Federacją Rosyjską, jest szczególnie ważna. Nie dlatego, byśmy się spodziewali w tej chwili czegoś złego, nie dlatego, żebyśmy chcieli złych stosunków z naszym sąsiadem, wielkim sąsiadem, tylko po prostu dlatego, że uwzględniamy realia, a te są takie, jakie są. Nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, przywiązuje do spraw bezpieczeństwa ogromne znaczenie, ogromną wagę. My wiemy, że jeśli spojrzeć na politykę państwa w jej wymiarze międzynarodowym, to zawsze na pierwszym miejscu trzeba stawiać bezpieczeństwo. Później jest kwestia statusu państwa, jego pozycji. Status to coś trwałego. Sytuacja wśród innych państw to można określić jako trwałą. Pozycja to coś, co się zmienia, nawet w wypadku państw tak potężnych jak Stany Zjednoczone. Czasem jest silniejsza, czasem jest słabsza. O to wszystko trzeba zabiegać, ale powtarzam, przede wszystkim trzeba zabiegać o bezpieczeństwo. I jeszcze raz wrócę do tego, że my to bezpieczeństwo widzimy w różnych aspektach. Widzimy w aspekcie tym, można powiedzieć, tradycyjnym, militarnym. I tutaj muszę wspomnieć o wielkiej konferencji, która była jednocześnie wielkim sukcesem naszego rządu, o konferencji warszawskiej. O konferencji, która w gruncie rzeczy doprowadziła do tego, że Polska stała się dzisiaj pełnoprawnym członkiem NATO. Bo wielu z nas sobie z tego nie zdawało sprawy, że przez wiele lat nie byliśmy takim pełnoprawnym członkiem. Że porozumienie z 1996 roku między NATO a Federacją Rosyjską czyniło z nas państwo, które jest w NATO i ma wszystkie prawa w sensie formalnym, ale można powiedzieć niekoniecznie wszystkie prawa, jeżeli chodzi o kwestie militarne. Dzisiaj ta sytuacja już jest inna. Te porozumienia, które ostatnio zawarto, także ta deklaracja sprzed kilku dni, mówi wyraźnie o pobycie wojsk amerykańskich, ale także wojsk innych krajów NATO w sposób, który można określić jako trwały. I to jest właśnie ta zmiana. Tego nie miało być, ale sytuacja geopolityczna, polityka Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatnich kilkunastu lat doprowadziła do zmiany stanowiska także naszych zachodnich sojuszników, a w szczególności Stanów Zjednoczonych. Ale to był przedmiot naszych wysiłków, naszej ciężkiej pracy naszej dyplomacji. I ona przyniosła sukces. I ten sukces jest, proszę Państwa, widoczny także na Warmii i Mazurach. Mamy tutaj przecież w Orzeszu wojska złożone z różnych krajów, to znaczy żołnierzy różnych krajów. Mamy do czynienia z praktyczną realizacją tej zasady, że ten pobyt ma charakter trwały. I to jest wielka zmiana, wielka pozytywna zmiana w naszej sytuacji. Ale jeśli myślimy o obronie, to zawsze musimy pamiętać o tym, że broniony przez innych jest ten, kto sam umie się bronić. I stąd nasze wielkie wysiłki po to, by wzmocnić nasze siły zbrojne, rozbudować je liczebnie, a przede wszystkim lepiej uzbroić. I kolejne zakupy, w tym tej najnowocześniejszej broni, jak samoloty F-35,
ale tych zakupów jest więcej, właściwie niemalże każdego dnia czy każdego tygodnia dowiadujemy się o nowych. Te wszystkie zakupy, ale także te zamówienia w polskim przemyśle zbrojeniowym tworzą tą nową jakość. Polska armia się szybko przezbraja, staje się armią naprawdę nowoczesną, naprawdę zdolną do walki z trudnym przeciwnikiem. Jeszcze raz podkreślam, my nie chcemy, by kiedykolwiek do tej walki doszło, ale jest takie powiedzenie, chcesz pokoju, szykuj wojnę. My chcemy pokoju, ale musimy w związku z tym się bronić. Ale aspekt militarny, który zresztą dotyczy tych ziem także jeszcze w innych wymiarach, już zupełnie polskich, to jest kwestia 16 Dywizji, która tutaj jest wzmacniana, to jest kwestia innych jednostek, które będą tutaj rozwijane, to także sprawa odnosząca się, najszerzej mówiąc, do kwestii gospodarczych, a w szczególności do energetyki. Tu przez wiele lat było źle. Przez wiele lat ten problem był zapoznawany. Zajął się nim nieco AWS, planując budowę rurociągu z Norwegii poprzez wody duńskie do Polski. No ale wiadomo, komuniści, a dokładnie Leszek Miller, uniemożliwili realizację tego planu, kiedy przejęli władzę. Powstał też pomysł gazoportu. To już był nasz pomysł i został zrealizowany. Za czasów naszych poprzedników ta budowa się wlokła. Kolejne terminy nie kończyły tej budowy, nie były dotrzymywane. Firma, którą wynajęto, no, była, powiedzmy sobie, powiązana nie tylko z Zachodem, ale także i z Wschodem. I w związku z tym można było sądzić, że nie wszystko tam jest dobrze. Może się mylę, ale może chodziło tylko o trudności techniczne czy finansowe. Ale można tutaj mieć różne interpretacje. W każdym razie myśmy tą budowę skończyli. Gazoport działa, gazoport imienia Lecha Kaczyńskiego jest rozbudowywany. A będzie jeszcze i kolejny, prawdopodobnie już ten pływający gazoport, tego gazu płynnego, będzie w Polsce dużo więcej. Będziemy go nawet mogli eksportować na zewnątrz, wspierając inne kraje, także te na wschód od naszych granic, także Ukrainę. Będziemy za jakiś czas mieli coś takiego, co dzisiaj nazywa się hubem, takim ośrodkiem rozprowadzania gazu w szerszej skali, także poza terytorium naszego kraju. I to jest wielkie umocnienie naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale także wielkie umocnienie naszej pozycji w tej części Europy. A nawet mogę chyba zaryzykować stwierdzenie, że naszego statusu. A więc bezpieczeństwo przede wszystkim, ale niejako przy okazji także w tych innych wymiarach nasza sytuacja się poprawia. No i jest sprawa rurociągu. Ona wróciła. Ona wróciła i jest jak najlepszej drodze. To znaczy sądzimy, że w ciągu stosunkowo krótkiego czasu i ten rurociąg będzie już gotowy. Było wiele różnych kłopotów, wiele różnych trudności. Jak się coś raz zacznie, a później się nie dotrzyma słowa, to wtedy jest kwestia zaufania. Trzeba było tutaj wiele oporów przełamywać, ale one zostały przełamane. Idziemy i w tej kwestii, w tym kierunku, który żeśmy przyjęli, we właściwym kierunku. A doprowadzenie tej inwestycji do końca ostatecznie uniezależni nas od wschodniego gazu. To nie oznacza, że mamy go w ogóle nie kupować, bo to jest kwestia już wtedy czysto gospodarcza, ale to nie będzie już kwestia jakiegokolwiek uzależnienia. A ja sam pamiętam, jako krótkotrwały premier, że ta sprawa stawała i to w taki bardzo dramatyczny sposób. Z jednej strony wielkie mroza, z drugiej strony groźba tego, że gazu nie będzie. No i żądanie wysokiej ceny. Musieliśmy z tego wychodzić. Wyszliśmy z tego, ale to był dowód na to, że potrzebujemy tutaj pełnego bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo dzisiaj mamy.
Rozbudowywana jest także nasza energetyka. Oczywiście dzisiaj energia jest przedmiotem handlu, także handlu międzynarodowego. Nie ma w tym nic złego ani nic nadzwyczajnego. Ale my musimy mieć pewność, że nigdy nikt nie będzie mógł nam niczego wyłączyć. I w tym kierunku też idziemy. Także w tym regionie. Nieco bardziej na południe, ale bardzo blisko. Bo w końcu z Ostrołęki tu jest niedaleko. Idziemy w tym kierunku, żeby to pełne bezpieczeństwo było. I będziemy energetykę rozbudowywać we wszystkich jej wymiarach, także tym super nowoczesnym, którego do tej pory w Polsce nie ma. Niektórzy tego nie lubią, ale to jest bezwzględnie potrzebne, w szczególności jeśli wziąć pod uwagę wymogi Unii Europejskiej, na które my nie jesteśmy w stanie nic poradzić. I dlatego będziemy tutaj też szli w ramach tego naszego wielkiego planu gospodarczego do przodu. I także inne aspekty związane z naszym bezpieczeństwem i z naszą suwerennością są brane pod uwagę. Taką sprawą, o której warto tu wspomnieć, chociaż przede wszystkim będę mówił o niej w Elblągu, do którego za chwilę, czy tam za godzinę, czy półtorej będę jechał, jest sprawa przekopu Mierzei Wiślanej. To stary plan, nasz plan, od początku nasz. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, mówiliśmy o tym wtedy, kiedy poprzednio rządziliśmy. No ale zawsze było tak, że nie byliśmy w stanie tego podjąć tak naprawdę w praktyce. Dzisiaj to już zostało podjęte, już rozstrzygnięto przetarg na budowę, wycięty jest las i oczywiście jest mnóstwo przeciwników. Jest tylko pytanie, czym oni się kierują. Ja słyszałem nawet taką teorię, że tam, gdzie kanały są potrzebne, tam natura je sama tworzy. To jest, szanowni państwo, odkrycie. Naprawdę. Na miarę, no chyba Nobla. A jeśli nie, to w każdym razie jest taka nagroda właściwie równa nagrodzie Nobla, jeżeli chodzi o geologię. Nawet nie tak dawno pewien polski profesor, ale funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych ją otrzymał, więc przynajmniej na miarę tej nagrody. No ja dotąd o niczym takim nie słyszałem. Żaden z tych słynnych kanałów, Suezki, Panamski, Kiloński, no czy choćby te, które u nas są, Gliwicki na przykład, no same nie powstały. I sama nie powstanie także ta inwestycja, którą nazywamy przekopem Mierzei Wiślanej. Trzeba ją stworzyć, a ci, którzy się jej przeciwstawiają, albo kierują się no, zupełnym brakiem rozeznania i trzeba im współczuć, albo też kierują się po prostu złą wolą, jakimiś złymi intencjami. Bo pamiętajcie państwo, że to chodzi o kwestie Elbląga, portu w Elblągu, takiego czwartego, jakoś tam znaczącego, chociaż rzeczywiście dużo mniejszego niż te inne, czyli Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, portu. Ale chodzi także, szanowni państwo, o naszą suwerenność. Przecież przez wiele lat na naszym terytorium nie mogliśmy robić tego, co z punktu widzenia naszych interesów było konieczne. I dzisiaj pokazujemy, że możemy, że tamten czas, który się skończył z jednej strony 30 lat temu, ale jego elementy ciągle trwały i trwają, naprawdę się kończy. Kończy się postkomunizm. A o postkomunizmie, szanowni państwo, mógłbym tutaj mówić, może przesadzam, może jestem zbyt pewny siebie, ale sądzę, że mógłbym mówić do wieczora. Różnych jego objawach. Ale w tej chwili wspomnę tylko o jednym. Elementem postkomunizmu było zupełne ignorowanie interesów różnych regionów kraju i różnych grup społecznych. I to w ogromnej mierze dotknęło tej ziemi, właśnie ziemi warmińsko-mazurskiej. Otóż ja chciałem państwu powiedzieć, że my też z tym kończymy. Kończymy poprzez wielką akcję społeczną
Tutaj to było 7 miliardów złotych dla rodzin, a tu było naprawdę bardzo wiele biedy. Poprzez radykalne ograniczenie bezrobocia prawie dwukrotnie spadło, bo 16,2 jest 8,7 i będzie spadać dalej. I te części tego regionu, gdzie jest ono jeszcze dwucyfrowe, bo wiem, że są, też będą objęte takimi działaniami, które mam nadzieję doprowadzą do tego, że to bezrobocie spadnie. To, proszę Państwa, są inwestycje drogowe. No ta część S7, która przechodzi przez województwo, już jest skończona. Jest DK51, droga krajowa 51, która już prowadzi do Olsztyna i bardzo łatwo już dzisiaj do Olsztyna dojechać. To jest, Szanowni Państwo, kwestia także innych dróg. To jest kwestia rozpoczęcia inwestycji Via Carpatia, Via Baltica, także inwestycji kolejowych i tych wielkich, które połączą tą część Polski z systemem europejskim i tych mniejszych, które są systematycznie prowadzone i będą prowadzone. Są plany bardzo daleko idące. To jest także kwestia obwodnicy Olsztyna. Bardzo duży sukces i bardzo dobrze, że to się w końcu stało. To jest kwestia wielu innych przedsięwzięć, bo w naszym programie, tutaj troszkę wyprzedzam czas, ale już to powiem, będzie takie hasło 100 obwodnic. Będzie dotyczyło... A więc, proszę Państwa, koleje, drogi, ale także olsztyńska strefa ekonomiczna dzisiaj na drugim miejscu w Polsce. Ostatnio inwestycje na 2 miliardy złotych, 2 tysiące nowych miejsc pracy. To jest, proszę Państwa, także to wszystko, co łączy się z różnego rodzaju inwestycjami o charakterze czysto społecznym, które będą i wspierać i wspierają tutejsze społeczeństwo. To są inwestycje w sferze kultury, Muzeum Grunwaldzkie, Fromborg. To są, proszę Państwa, także sprawy związane z jeszcze innymi przedsięwzięciami, które będą tutaj podejmowane, o których jeszcze w tej chwili nie chcę mówić, no bo konferencja czy konwencja programowa już bardzo niedługo, ale jeszcze przed nami. Z całą pewnością ta ziemia będzie traktowana tak, jak to głosimy, to znaczy w ramach polityki zrównoważonego rozwoju. No, o obecności wojska tutaj, co też ma pewne znaczenie ekonomiczne, już mówiłem. I tego, jeszcze raz powtarzam, będzie więcej. Będzie więcej, bo my chcemy doprowadzić do tego, by ten bardzo zły, bardzo niszczący społecznie objaw postkomunizmu, jakim było lekceważenie, wspomniane już przeze mnie lekceważenie interesów różnych ziem, w tym może szczególnie właśnie tej ziemi, został ostatecznie za nami, został zakończony. My chcemy, by ta ziemia piękna, mająca ogromne możliwości, także turystyczne, czy może nawet w wielkiej mierze turystyczne, mająca możliwości rolnicze, tu zresztą też nastąpiła poprawa sytuacji, stabilizacja cen, szybka reakcja na suszę, stabilizacja cen przede wszystkim mleka, bo tutaj mamy duża część tego zagłębia mlecznego jest tutaj, zresztą na uniwersytecie jest zaplecze intelektualne, naukowe dla tej produkcji, żeby to wszystko się, proszę Państwa, rozwijało, żeby się rozwijało każde miejsce, każde miasto. Pan tutaj mówi o dobrym mieście. Ja wiem,
że to chodzi o bardzo konkretne miasto. Byłem w tym mieście, może niewiele razy, ale byłem. W każdym razie, no dwa razy to byłem tak oficjalnie, ale jeszcze mi się zdarzało być tak mniej oficjalnie. W każdym razie, żeby każde miejsce w tym województwie, także te miejsca, gdzie jest w tej chwili jeszcze duże bezrobocie, jak już wspominałem, te miejsca tam blisko granicy, żeby te miejsca się też rozwijały, żeby były załatwione te sprawy, trudne sprawy związane z Braniewem, z tamtejszym przejściem granicznym, żeby inne kwestie związane z, no, z właściwą izolacją granicy zostały rozwiązane, żeby kwestie związane z bezpieczeństwem tutaj, no 6 komisariatów zostało tutaj odtworzonych, teraz będzie kolejne 4, ale będzie ich jeszcze więcej. Krótko mówiąc, żeby to wszystko, co przez wiele lat powodowało swego rodzaju degradację tej ziemi, zostało odwrócone. Żeby to był region rozwoju. Polska goni dzisiaj przeciętną Unię Europejską. Niedawno SGH stwierdziło, mówię o tej szkole ekonomicznej, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, czyli tak mówiąc dokładnie, to nie szkoła, a jej profesorowie, stwierdzili, że za 14 lat możemy dojść do przeciętnej Unii Europejskiej. W tej chwili mamy 71%, według innych obliczeń troszkę więcej, bo nie wszyscy tak samo liczą, ale w każdym razie jeszcze nam dosyć daleko. Za 21 lat możemy dogonić Niemcy. Co jest potrzebne, proszę Państwa? Potrzebne są dobre rządy. Mogę powiedzieć tak, przez te już właściwie 30 lat te rządy były różne, lepsze i gorsze, stawały przed różnymi wyzwaniami. Dwukrotnie my próbowaliśmy zmienić bieg wydarzeń, raz za czasów Jana Olszewskiego, świętej pamięci już dzisiaj, drugi raz za czasów rządu 2005-2007. Wtedy się nie udało, chociaż pewne rzeczy zrobiliśmy, szczególnie w tym długim okresie, który trwał jednak dwa lata. Ale tym razem musi się udać. Ale co się musi udać przedtem? Musimy wygrać wybory. Tak, proszę Państwa. Ale zwyciężymy wtedy, kiedy będziemy przekonani, że do ostatniego dnia, do północy 11, bo wtedy się zaczyna cisza wyborcza, trzeba ciężko pracować, bo bez pracy nie ma kołaczy, bez pracy nie ma zwycięstwa. Przeciwnik też myśli, zatrudnia różne zewnętrzne agencje, wykonuje różne fikołki. Jak Państwo ostatnio mogli zobaczyć i usłyszeć. Krótko mówiąc, no może i plagiat, ale no nie, plagiat to ma być podobny do oryginała, to. W każdym razie, proszę Państwa, musimy być do końca w pełnym napięciu, w takim, można powiedzieć, wysileniu, żeby zwyciężyć, bo to wcale nie jest łatwe, bo przeciwnik ciągle ma ogromną przewagę, jeżeli chodzi o media, ciągle może docierać do ludzi z największymi bzdurami. Już nie będę ich wymieniał, ale dzisiaj są kolejne. A no tak, tak, są kolejne bzdury, ale to nie, dla niektórych ludzi jest prawda i nawet nie można do nich mieć jakichś większych pretensji, no bo skoro to czytają, to obserwują, taką telewizję oglądają, no to uważają, że tak jest. I tylko wtedy, jeżeli będziemy do ludzi docierać,
mówić, jak jest naprawdę, pokazywać sukcesy, pokazywać zmiany. Ja jeżdżę po Polsce, to dzisiaj nie jest takie trudne. Ludzie to zauważyli, ale chodzi o to, żeby było ich więcej. I wtedy wygramy. Wtedy być może nawet zdecydowanie wygramy. I tego Państwu życzę. Także tutaj, na tej niełatwej dla nas ziemi. Wielkiego sukcesu, wielkiego zwycięstwa i wierzę, że zwyciężymy. Dziękuję.